Konferencję prasową posła Marcina Horały o projekcie komisji, która ma zająć się wyłudzeniami podatku VAT. Co chcielibyśmy dzisiaj Państwu powiedzieć, to, że w ramach naszego klubu chcielibyśmy, aby przewodniczącym tej komisji został Marcin Horała. A o szczegółach Marcin, dziękuję, proszę. Szanowni Państwo. Halo. Szanowni Państwo, halo. Słowo wyjaśnienia na temat tego, dlaczego ta sprawa jest tak ważna, bo bywa już teraz, już w ostatnich dniach była przekłamywana. Sprawa jest prosta. W 2007 roku Polska była druga w Unii Europejskiej pod względem ściągalności VAT-u. Ta szacowana luka VAT-owska stanowiła niecałe 9% potencjalnych dochodów. Rządy objęły Platforma Obywatelska, PSL, przyszedł nowy rząd i luka zaczęła dynamicznie rosnąć. Osiągnęła rekordowy poziom 27%, to są dane Komisji Europejskiej, czyli w kilka lat z lidera Europy w ściąganiu podatków staliśmy się krajem w szarym ogonie. To były nawet nie miliony, nie setki milionów, nie miliardy, ale dziesiątki, a nawet setki miliardów stracone w budżecie państwa. Najbardziej ostrożny szacunek mówi, że z lat 2007-2015 skumulowana luka w VAT-ie to jest co 262 miliardy złotych. Możemy sobie tylko wyobrazić, ile rzeczy w Polsce za te pieniądze można by było zrobić, wybudować, przekazać Polakom w tej czy w innej formie, obniżyć podatki, cokolwiek innego dobrego dla kraju zrobić. Tymczasem to ma spadać komisja śledcza, w którym miejscu, gdzie było zaniedbanie, gdzie była niekompetencja, a gdzie była zła wola, gdzie była decyzja polityczna, żeby te miliardy zamiast w budżecie znalazły się w kieszeniach mafii VAT-owskich. Wiadomo było, co trzeba robić, to była wiedza powszechnie dostępna. Inne kraje europejskie wprowadzały tego rodzaju działania. Polska tego nie robiła. Polska była zieloną wyspą dla oszustów, dla VAT-owskich mafii. Także powołujemy, składamy wniosek o powołanie komisji śledczej, która zajmie się wyjaśnieniem, dlaczego to się działo i kto personalnie jest za to odpowiedzialny. Nasza uchwała przewiduje skład 9-osobowy. Jak mieliśmy wcześniej do czynienia, zakładamy 5-osobowy skład ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Dla nas bardzo ważne jest odpowiedź na pytanie, dlaczego w 2011 roku, pomimo tego, że można było już zapobiegać rosnącej luce VAT-owskiej, zdecydowano się na podwyższenie podatku VAT z 22 do 23%, czym osiągnięto około 13 miliardów wpływu, a nie schylono się po 30 mniej więcej miliardów rocznie, które mogły być z tytułu ograniczenia podatku VAT. To jest kluczowe. Wybrano kieszeń obywatela, a nie wybrano kieszeń przestępców, tych, którzy te pieniądze wówczas wyłudzali. Myślę, że możemy się spodziewać, że finansów rządu Platformy i PSL-u i też szefowie rządu, czyli nie wiem, Donald Tusk, Ewa Kopacz, będą wzywani na przesłuchanie przez tę komisję? Proszę Państwa, zwyczajem komisji to jest, czy odpowiedź na to pytanie jest uwarunkowana od tego i zależy od decyzji członków komisji. I poczekajmy, aż ta komisja się ukonstytuuje, bo to jest jej decyzja, kogo, w jakiej kolejności wezwie na swoje przesłuchanie. 2017, żeby mieć na przykład skalę porównawczą. Panie redaktor, z tego prostego powodu, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę w Polsce, to wpływy z tytułu uszczelniania podatku VAT do budżetu państwa w sposób zdecydowany zostały zwiększone. Więc my uważamy, że zaniechania były przez 8 lat rządów Platformy i PSL-u. Jeśli się okaże, że oni wygrają wybory i będą uważali, że nasz okres czasu też trzeba sprawdzić, to niech powołują swoją komisję śledczą, to po pierwsze. A po drugie, no kadencja kończy się niebawem i obawiamy się, że jest to też gra na zwłokę ze strony opozycji, czyli chęć wydłużenia czasu komisji będzie powodowała to, że ona nie ukończy swojej pracy, a my chcemy, by ten okres, o którym już wiemy dzisiaj, że naraził skarb państwa na wielomiliardowe straty, był zbadany od początku do końca. Ale wiemy, że ten problem się nie skończył wraz z końcem Platformy. On cały czas trwa, chociaż w mniejszej skali oczywiście, ale mechanizm trwa. Szanowni Państwo, Platformie również nie udało się z dnia na dzień zepsuć i luki VAT-owskiej czterokrotnie z dnia na dzień zwiększyć. To tam im 2-3 lata zajęło. No również ograniczenie tego musi trochę potrwać, ale zmiana jest wyraźna. Ta luka spadła już prawie o połowę. Schodzimy poniżej średniej unijnej. Jeden przykład. Wprowadzenie pakietu paliwowego wprowadzonego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, uchwalonego przez Sejm, spowodowało, że oficjalna sprzedaż oleju napędowego wzrosła rok do roku o 24%. No, czy Polacy nagle zaczęli mieć o 1/4 więcej samochodów, więcej jeździć?
jeździć? Nie. To pokazuje skalę, jaki był wcześniejszy przemyt, sprzedaż nieewidencjonowania, przekręty i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście moglibyśmy się chwalić, ale komisja śledcza nie jest od tego, żeby się chwalić, tylko żeby wyjaśniać nieprawidłowości. A opozycja mówi, na przykład poseł Jakubiak, że w związku z tym to się zmienia w przedwyborczy cyrk, a nie w prawdziwe sprawdzenie, co dokładnie się działo i co się dzieje. No to jest opinia posła Jakubiaka i się z nią głęboko nie zgadzamy. Natomiast jeżeli pan poseł Jakubiak ma taką opinię, to jak rozumiem, może zostać kandydatem do komisji śledczej, składać wnioski i pracować na rzecz wyjaśnienia spraw, a mógłby się na razie powstrzymać od tego, jak będą wyglądały prace komisji, bo chyba jest jasnowidzem, skoro wie, jak ona jeszcze nie powstała. I wcale to dzisiejsze ogłoszenie o powstaniu komisji nie jest związane z problemem wizerunkowym po tym, co się działo z nagrodami, jeżeli chodzi o rząd premier Beaty Szydło i Prawo i Sprawiedliwość. Proszę państwa, wczorajsza konferencja Jarosława Kaczyńskiego, mam nadzieję, że skutecznie utnie temat nagród, który już dzisiaj wiemy, że dalej jest ciągnięty przez Platformę Obywatelską. My sobie z tym problemem, mam nadzieję, że poradzimy. Jestem przekonana, że do każdego z polityków Prawa i Sprawiedliwości dotarło to, co, o czym wczoraj mówił prezes. Wbrew temu, co pojawia się w mediach, nie docierają do nas żadne informacje, że politycy Prawa i Sprawiedliwości z decyzji, która została ogłoszona wczoraj, są niezadowoleni i są jakieś właśnie, więc mam nadzieję, że ta decyzja w pewien sposób przywróci większe poparcie społeczne dla Prawa i Sprawiedliwości. Marszałek powiedział, że różne są reakcje w PiS-ie. Powiedziałam, że do mnie taka opinia nie dotarła. Jaki będzie efekt? Zobaczymy. Wczoraj też mówiłam państwu o tym, że każdy ma wybór. Może się do tej decyzji dostosować lub nie. Będzie taki raport, ile wiceministrowie, bo tak przewodniczący Grzegorz-Schetyna powiedział, że dopiero od tego uzależniać, czy poprze te nie propozycje, żeby wyłożyć karty na stół. Kto ile dostał, na jakim etapie? Pani redaktor, ale to nie jest tajemnicą, kto ile dostał, bo przecież rząd zostaje zasypywany interpelacjami czy zapytaniami ze strony polityków PO. Więc to jest takie mydlenie oczu opinii publicznej. To nie jest tajemnicą. Interpelacje i zapytania są jawne. Można to sprawdzić. Ja nie wiem, o co jeszcze chcą pytać, ale wiem, że rząd Prawa i Sprawiedliwości od odpowiedzi na pytania się nie uchyla. PSL proponuje, żeby posłowie zarabiali średnią krajową. Zgodzą się państwo na taką propozycję? Proszę państwa, propozycja nasza to jest obniżenie wynagrodzenia o 20%, to co powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast propozycje PSL-u będą wdrażane wtedy, kiedy PSL będzie rządził. Tego projektu i kto się będzie nim zajmował? Proszę pani, no to też wczoraj było powiedziane, jeśli nie na najbliższym, to na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Jest wiele osób, którym się tym zajmuje. Czy jak posłowie przyjęliście, panowie, może, bo pani marszałek się już wypowiadała tą propozycję z entuzjazmem, czy niekoniecznie? Pani redaktor, każdy, kto ma świadomość tego, że gra w jednej drużynie i jednomyślność tej drużyny jest sukcesem, to naprawdę ze spokojem przyjmie tę wczorajszą wypowiedź prezesa. Moi koledzy też, mówię za nich, bo z nimi wielokrotnie na ten temat rozmawiałam. Ale oczywiście proszę. No. Dobrze, bardzo proszę. Szanowni państwo, no, opozycja próbowała zrobić jakąś pseudoaferę z tych nagród, legalnie, zgodnie z prawem wypłaconych, ale być może zbyt wysokich. Opinia publiczna tak to przyjęła, my z pokorą wsłuchujemy się w głos opinii publicznej. Jeżeli społeczeństwo w Polsce chce, żeby klasa polityczna mniej zarabiała, to Prawo i Sprawiedliwość do tego doprowadzi, że będzie mniej zarabiała i popieramy tę decyzję. A afera to jest, jak ktoś coś ukradnie albo weźmie łapówkę, tak jak na przykład za rządów Platformy Obywatelskiej kradziono miliardy z VAT-u i aparat skarbowy państwa pobierał od uczciwych obywateli pieniądze po to, żeby wypłacać je w postaci niezależnych zwrotów grupom przestępczym. Afera to jest wtedy, kiedy różne interesy załatwia się na cmentarzach i na stacjach benzynowych. My tego nie robiliśmy, nie robimy i nie będziemy robić, więc bardzo państwa proszę, żebyście nie powielali narracji opozycji, szczególnie PO, że to była jakaś afera. Że było niezadowolenie, wiemy, przyjęliśmy to i wyciągnęliśmy wnioski. Panie pośle, czy można spytać do pana jako do przewodniczącego przyszłego komisji śledczej, jeżeli ktoś z opozycji będzie chciał zaprosić na tę komisję ministra Szałamachę, czy obecnego premiera, a wtedy ministra Morawieckiego, czyli ministrów finansów, pan będzie ucinał takie wnioski? No bo to już zahacza o okres po 2015. Czy pan dopuści, żeby porozmawiać chociażby o problemie albo panie tym, redaktorze, no pan wybaczy, to jest pytanie z gatunku, a co by gdy tu było przedszkole w przyszłości? Bo zbierze się komisja, zobaczymy, jakie będą wnioski, będziemy je rozpatrywać również, jak będą uzasadnione. Nie przesądzajmy, no nawet nie mamy składu komisji. Komisja zbierze się, przyjmie plan swoich prac. Jeszcze o samorządach, co pan zapytać, panie
wczoraj pan prezes taką nieprecyzyjnie to powiedział, czy jeżeli chodzi o obniżkę uposażenia pensji samorządowców, to też 20%? Pani redaktor, będzie przedstawiony szczegółowy projekt ustawy, będziemy o tym mówić w tej kwestii, nie mam nic więcej do dodania poza tym, co powiedział wczoraj prezes. Pan marszałek, a czy Polska Fundacja Narodowa powinna wyjaśnić wszelkie swoje wydatki, wyjaśnić, ile wydaje na projekty, które są przez nią prowadzone? Bo proszę pana, jeżeli ktoś ma wątpliwości i jakieś pytania, to w mojej ocenie tak, ja słyszałam, że takie informacje są udzielane, więc tu jest ja tego nie wiem, więc nie będę się wypowiadała na ten temat. Z informacji, które do mnie docierają, których czytam, to wiem, że jeżeli są pytane, zadawane im pytania o wydatki, to na te pytania odpowiadają. To jest częściowo ich sukces, ta wczorajsza decyzja prezesa. Czy tak jest? Proszę państwa, ja wiem o tym, że wszystko, co jest złe i niedobre i dobre, to jest porażka Prawa i Sprawiedliwości, a wszystko, co ma przynosić splendor, co się dzieje w sferze publicznej, to jest zasługa PO. No tak nie jest. Wygraliśmy wybory, bo słuchaliśmy Polaków. Dzisiaj też nasza decyzja jest spowodowana tym, że społeczeństwo nie akceptuje nagród, które zostały przyznane. Zobaczymy, czy społeczeństwo zaakceptuje nagrody, które mam nadzieję zostaną ujawnione przez samorządowców, które przyznali sobie, czyli prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, wiceprezydenci, bo o to też będziemy pytać. I zobaczymy, czy też tak chętnie na cel społeczny będą po pierwsze je zwracać, a po drugie, czy Platforma będzie miała odwagę apelować do swoich samorządowców o to, żeby te pieniądze zwrócili, bo nie jest tajemnicą, o tym wiemy, że te nagrody również były przyznawane i były dużo większe od tych, którzy dostali niektórzy wiceministrowie. Warto też jedno dodać, że wśród prezydentów miast Platformy był dosyć powszechny zwyczaj samomianowania się do rad, nieraz kilku rad nadzorczych spółek po to, żeby dodatkowo nieraz w sumie i drugą pensję pobierać. Pan Paweł Adamowicz na przykład co roku 100 tysięcy, nieraz ponad 100 tysięcy złotych rok w rok z tego tytułu pobierał. I zwracam uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość w nowelizacji ustaw samorządowych procedowanych razem z kodeksem wyborczym już taką możliwość wykluczyły. Od nowej kadencji prezydentowie, wójtowie, burmistrzowie nie będą mogli sami siebie mianować do rad nadzorczych. Czy to prawda, że ostatecznie umarł, zarzucony został pomysł prowadzenia podwyżek dla sekretarzy stanu? Pani pamięta, premier Morawiecki na konferencji, kiedy ogłaszał, że zmniejszy liczbę ministrów, powiedział, ja nie wiem, ja tego nie wiem, to pytanie proszę kierować do pana premiera albo rzecznika rządu. A z punktu widzenia partii ten pomysł dalej jest... Proszę pana, nie rozmawialiśmy na ten temat, więc nie mamy stanowiska w tej sprawie czy zdania. Marszałek, takie pojawiają się informacje, spekulacje, że tutaj w korytarzu poniżej miałaby zawisnąć tablica pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To prawda? Pytanie to proszę kierować do Kancelarii Sejmu. Z mojej wiedzy nieoficjalnej wynika, że tak. I nie widzę w tym nic niestosownego. Kiedy będzie odsłonięcie tej tablicy? Czy nie mają państwo takich informacji? Mamy taką informację, proszę pana. 10 kwietnia. Czyli będzie tablica odsłonięta? Pamięci pana. Proszę państwa, proszę pytania dotyczące tablicy kierować do Kancelarii Sejmu. Jeszcze na koniec pytanie, jeśli można, o nagrody. Czy ustaliliście, kto wymyślił cały system nagród? Pojawiła się informacja, że to pani minister Kępa wymyśliła, żeby ministrowie mieli taką formę dodatku. My reprezentujemy parlament i partię. Takiej informacji nie mamy, a nie jesteśmy lekarzami, żeby robić jakiekolwiek badania. Ja rozumiem, że państwo jesteście rządni informacji, ale naprawdę nie do nas. Nie my przyznawaliśmy te nagrody, nie my decydowaliśmy o tym, komu ile dać, nie my je pobieraliśmy. To, co mogliśmy, to zrobiliśmy wczoraj. Mam nadzieję, że wszyscy jako jedna drużyna do tej decyzji się poczujemy. Pani marszałek, na koniec, czy w partii jest kryzys w związku z nagrodami i wczorajszą decyzją prezesa. A na jakiej podstawie pani twierdzi, że jest kryzys? Nie stwierdzam, tylko pytam, czy jest. Ale na jakiej podstawie pani pyta? No mówił wielokrotnie prezes o tym, że do polityki się idzie nie po to, żeby robić interesy, czy się wzbogacać, tylko żeby służyć ludziom. Stała się rzecz, która została społecznie nieakceptowalna i została podjęta decyzja, by to naprawić. Do mnie żadne informacje dotyczące kryzysu nie dotarły. I nic o takim kryzysie nie wiem. Pani doktor, mamy duże podejrzenia, że ten kryzys jest, ale po stronie opozycji. To tam ponoć są duże targi, czy tą ustawę naszą poprzeć, czy też nie. Natomiast jeżeli ktoś przypisuje nie swoje sukcesy, to znaczy, że własnych nie ma i tak odbieramy podejście opozycji do tej sytuacji. Mam nadzieję, że się nie wystraszyli, będą chcieli poprzeć tą ustawę, ale słyszeliśmy również o tym, że rzeczywiście podział w opozycji w Platformie Obywatelskiej jest bardzo duży. Pani marszałek, ja chciałbym jeszcze dopytać, czy jeśli to
minister Beata Kempa podjęła decyzję i wymyśliła cały system przyznawania nagród, jak ujawniliśmy w RMF FM, to czy ta odpowiedzialność polityczna powinna wyłącznie spaść na panią premier Beatę Szydło? Proszę państwa, decyzje to jest decyzja rządu, a nie partii. Proszę zwolnić mnie z odpowiedzi na to pytanie, bo ja nie wiem, czy rzecz, o którym pan pyta, to jest rzecz prawdziwa, czy nieprawdziwa, więc nie mam zamiaru odnosić się do niesprawdzonych informacji albo informacji podanych przez osobę zbliżoną gdzieś tam, bo w ten sposób tworzy się fake newsy, z którymi ja i my, nasze środowisko, zamierzamy jakoś skuteczniej walczyć. Wystarczy sprawdzić dokumenty. No ale proszę pana, ja dostępu do tych dokumentów nie mam. Nie twierdzę, że pan nie ma racji, tyle że pytanie to należałoby kierować do kogoś innego. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.